Za dzisiejszy 14 i zarazem specjalny odcinek Fajny Gier na PC, tam możecie podziękować użytkownikowi o niku NorbikNRB, który jest pomysłodawcą drugiego odcinka specjalnego. Jak widzicie, warto nie tylko wpisywać gry, które chcielibyście zobaczyć, ale istnieje również szansa, że staniecie się poniekąd autorami całego odcinka. Tym razem, zgodnie z życzeniem Norbika, przygotowałem dla was listę 9 fajnych horrorów, które nie spalą waszych maszynek do grania. W 2012 roku doszło do absolutnego fenomenu i rozkwitu zapomnianego gatunku horrorów. Wszystko to za sprawą produkcji Slender The Eight Pages. Popularny Slender to z pozoru bardzo prosta gra na darmowym wówczas silniku Unity, która szturmem podbiła serca graczy. Z pozoru niewielka i krótka gierka na raptem kilka podejść wznieciła prawdziwy wybuch popularności za sprawą licznych youtuberów i streamerów, którzy za sprawą produkcji studia Parsec wybili się na serwisach streamingowych w zamian za promocję gry. Sam Slenderman natomiast bardzo szybko wyszedł poza ramy zagrajmerstwa, przewijając się w bliskich legendach, komiksach, gadżetach dla geeków, a nawet debiutując na srebrnym ekranie. W pewnym momencie o Slenderze słyszał po prostu każdy, a chudą i bardzo wysoką postać bez twarzy kojarzyły nawet osoby nie lubujące się w grach komputerowych. Wszystko to dlatego, że Slender był prosty, nieprzewidywalny i najzwyczajniej w świecie straszny. Zadaniem gracza w tej niecodziennej produkcji było zebranie 8 kartek rozmieszczonych w różnych miejscach ciemnego lasu. Wyposażeni w zaledwie latarki, musieliśmy przy tym unikać tytułowego stwora, który czaił się tuż za naszymi plecami i atakował w najmniej spodziewanym momencie. Ta gra to kwintesencja jumpscare'u, który koniecznie musicie sobie przypomnieć. Zupełnie inny pomysł na siebie miała gra będąca absolutnym przeciwieństwem Slendera. Wydane w 2014 roku Neverending Nightmares stawiało na gęsty, kapitalny klimat, trzymającą w napięciu rozgrywkę oraz bardzo ciekawą fabułę z kilkoma możliwymi zakończeniami w zależności od podejmowanych przez gracza decyzji. Studio odpowiedzialne za grę, czyli Infinitab Games, to zaledwie jedna, choć bardzo utalentowana osoba, która połączyła klimat grozy i stylistykę znaną ze starych, czarno-białych filmów, mieszając je z bardzo ciekawym pomysłem ciągle zmieniających się pomieszczeń, wykorzystanym choćby w polskim Layers of Fear. Neverending Nightmares to gra opowiadająca losy zamieszkującego wielkie domostwo blond włosego bohatera, nękanego przez zapętloną sekwencję snów, z której nie jest w stanie się wybudzić. Naszym zadaniem będzie natomiast przeprowadzenie nieszczęśnika przez kolejne etapy koszmaru, odkrywając największe obawy, lęki i wspomnienia bohatera, a tym samym strzępy fabuły i składając ją w całość dzięki połączeniu alegorii i odniesień płynących z wydarzeń przedstawionych w grze. Wszystko to dane nam będzie obserwować w pięknie zaprojektowanej, minimalistycznej grafice oraz wsłuchując się w niezwykle klimatyczną warstwę audio. Co do wymagań sprzętowych, do płynnej rozgrywki wystarczy już jednorodzeniowy procesor z półgigową kartą na pokładzie. Pamiętajmy, że horror nie musi opierać się wyłącznie na sugestywnym klimacie lub jumpscare'ach, co właśnie świetnie pokazał cykl Resident Evil, który choć z początku zaliczany do survival horrorów, przy okazji czwartej części znacząco odbiegł w stronę akcyjniaka. Oczywiście Resident Evil 4 poziomem akcji daleko do piątki, czy absurdalnie wręcz przesadzonej szóstki, niemniej to właśnie od tej części Capcom zaczął jeszcze śmielej inwestować w wartką akcję, odejmując swojej serii sporo z pierwotnego uroku izometrycznego horroru. Czwarta część jednego z najbardziej zasłużonych cykli w historii gier komputerowych, pomimo zmiany konwencji i umiejscowienia kamery za plecami głównego bohatera, wciąż posiadała bardzo gęsty klimat grozy i rewelacyjnie zaprojektowane poziomy. Pastelowa, szarobura grafika, kapitalne dźwięki wydawane przez niby zombiaków oraz tempo rozgrywki sprawiły, że czwarty Resident stał się absolutnym bestsellerem i zarazem produkcją wydaną na niemal wszystkie możliwe platformy. W grze wcielamy się w bardzo dobrze znanego z niedawnego remake'u drugiej części Leona Kennedy'ego, który po 6 latach od wybuchu epidemii wirusa w Raccoon City, zmieniającego ludzi w krwiożercze zombie, tym razem został wysłany do odległej hiszpańskiej wioski w celu uratowania córki prezydenta. Resident Evil 4 to jedna z najlepszych odsłon serii i każdy miłośnik gier tego typu powinien się z nią zapoznać. All that I was is now lost. Hope, purpose, pleasure, all meaningless. I now walk in the shadows between worlds. And it is there I have finally glimpsed upon what lives
in the dark corners of the earth. Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth to jedna z najmniej sprzętożernych gier tego zestawienia, patrząc jedynie na wymagania sprzętowe. Z drugiej strony musicie brać pod uwagę, że czas produkcji tej według wielu graczy najlepszej gry adaptującej prozę Lovecrafta, traktującej o mrocznym bóstwie Cthulhu, był niezwykle zawirowany, ostatecznie pochłaniając prawie 6 lat z życia członków zespołu Headfirst Production. Co ciekawe, Dark Corners of the Earth pierwotnie miało ukazać się jedynie na konsoli pierwszego Xboxa, a za pecetową wersję odpowiada zaledwie jeden człowiek, Gareth Clark, który w pojedynkę ukończył stosowny port na blaszaki. Wiąże się to niestety z dość dużą niestabilnością produkcji, która pomimo niskich wymagań lubi wykrzaczać się w najmniej spodziewanych momentach i płatać wydolnościowe figle nawet na silniejszych konfiguracjach. Można powiedzieć, że Call of Cthulhu to prawdziwy pradziadek dzisiejszych symulatorów chodzenia. W końcu to właśnie tutaj po raz pierwszy zachwycano się ideą realistycznego podejścia do straszenia, skupiając się na psychicznych odczuciach bohatera, popadającego z czasem w coraz większy obłęd, który miał wpływ na rozgrywkę. Niestety w dalszej części gry, poprzez udostępnienie broni palnej, początkowy klimat grozy uległ nieco zbyt nachalnie wprowadzanej akcji, przeobrażając pradziada amnezji w niemal rasowego FPS-a. Tak czy inaczej, to wciąż genialna gra, którą warto sobie odświeżyć. Skoro wspomniałem już o pradziadzie Amnezji, to oczywistym wyborem na kolejną grę zestawienia musi być dzieło Frictional Games, twórców Somy, a przede wszystkim Penumbry. Ta ostatnia debiutowała jako swego rodzaju niezależna gra niskobudżetowa, jeszcze w swojej darmowej wersji, by w niedługim czasie potem zyskać potężną popularność zarówno w naszym kraju, jak i na świecie, pozwalając utalentowanemu szwedzkiemu studiu zdobyć potrzebne pokłady zaufania oraz finanse na wydawanie zarówno kolejnych części, jak i innych kapitalnych gier z gatunku. Jedną z takich produkcji okazała się właśnie Amnezja, która po premierze imponowała świetną oprawą graficzną, niepokojącym klimatem, a przede wszystkim najbardziej przerażającą ze wszystkich form strachu, nieznanym i niewidocznym zagrożeniem. Amnezja bowiem nie straszyła gracza tanimi jumpscarami, w zamian za to powoli i stopniowo budowała klimat zaszczucia, dezorientacji i zagubienia. Gra pozwalała wcielić nam się w tajemniczego Daniela, który samodzielnie pozbawił się pamięci. Naszym zadaniem było natomiast zorientowanie się w tej niespecjalnej nieprzychylnej sytuacji, eksplorując mury XVIII-wiecznego zamczyska i unikając przy tym czającego się niebezpieczeństwa. Gra po 10 latach od premiery właściwie w ogóle się nie zestarzała i dalej niesamowicie wciąga. Jak zapewne się domyślacie, nie tylko szwedzcy deweloperzy próbowali stworzyć horror, który mógłby podbić serca graczy na całym świecie. Również nasi rodzimi twórcy podjęli się kilku takich prób, których efektem było chociażby przeciętne Afterfall, ale i świetne Layers of Fear, niezłe Collat, a nawet ostatnie Blair Witch od Bluberty. Zanim jednak nasz kraj stał się kolebką ówczesnego grubego horroru, za sprawą Acid Wizard Studio wyszła jedna z najciekawszych gier tego typu oraz oglądanego przez was zestawienia. Produkcja oferowana przez warszawskie studio to tytuł bardzo nietuzinkowy, podchodzący do tematyki straszenia na swój własny, unikalny sposób. Akurat w tym wypadku nazewnictwo przynależności gatunkowej, a więc survival horror, jest aż nadto na miejscu. W końcu gra jest połączeniem typowego survivalu, w którym pozyskujemy nowe surowce i staramy się przetrwać z elementami horroru. Gracz trafia tu do proceduralnie generowanego świata, w którym po prostu stara się przetrwać. Zabawa nie polega jednak wyłącznie na walce z głodem i warunkami atmosferycznymi. Tytułowy ciemny las, w którym się znajdujemy, mieszkał jest bowiem przez liczne istoty, których jedynym celem egzystencji wydaje się zakończenie żywota sterowanej przez nas postaci, zatem w nocy po prostu walczymy o przeżycie. Mocna rzecz i naprawdę dobra polska produkcja. Wydany w 2013 roku Outlast, choć garściami czerpał z dorobku i doświadczeń swoich poprzedników, to i tak został ogłoszony jednym z najlepszych przedstawicieli gatunku, zyskując przy okazji kilka tytułów dla najlepszej gry roku. Odpowiedzialny za produkcję Red Barrels, wywodzący się z kanadyjskiego oddziału Ubisoft Montreal, pojawiło się właściwie znikąd i wprost pozamiatało konkurencję. Outlast był niezwykle dynamiczny, świeży i przede wszystkim spektakularnie posługiwał się jumpscarami, wytrącając z równowagi nawet najbardziej zrównoważonych graczy.
Główny bohater nie posiadał żadnej broni, którą mógłby podjąć walkę z oponentami, a za jego oręż służyła jedynie kamera wideo z trybem noktowizji i latarką. W związku z tym, że walka z przeciwnikami właściwie nie istniała, jedynym ratunkiem przed niechybną śmiercią była ucieczka i bardzo dobrze zaimplementowany system chowania się przed agresorami. Prosta formuła zabawy w kotka i myszkę okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę, co zaowocowało wydaniem dodatku do pierwszej części, części drugiej oraz zapowiedzianej na 2021 rok części trzeciej. Jeśli chodzi o wymagania sprzętowe, gra śmiga na Unreal Engine 3 i nie powinna obecnie stanowić żadnego problemu, zwłaszcza że jest nieźle zoptymalizowana. Jeśli wolicie bardziej klasyczne i standardowe ujęcie survival horroru, chyba nie można polecić bardziej reprezentatywnego kandydata niż jednej z gier serii Silent Hill. Tak się składa, że niedawno na GOG-u wydano reedycję czwartej części o podtytule The Room, która przy okazji swojej premiery miała tyle samo zwolenników, co przeciwników. Silent Hill 4 wprowadzał do bardzo dobrze znanej formuły wiele zmian, które nie do końca spodobały się fanom, zaczynając od wprowadzenia trybu pierwszoosobowego w tytułowym pokoju, zrezygnowania z osobnego ekranu ekwipunku pauzującego grę, oraz implementując zupełnie nowy silnik graficzny, wykorzystany choćby przy okazji trzeciego Metal Gear Solid. Choć biorąc pod uwagę, co się dzieje na świecie, będzie to dość okrutny żart z mojej strony, tak można by powiedzieć, że czwarte Ciche Wzgórze to bardzo hardkorowy symulator domowej kwarantanny. Fabuła wszak opowiada losy 20-letniego człowieka, którego mieszkanie z nieznanych powodów samoistnie odcięło go od jakiegokolwiek kontaktu ze światem zewnętrznym. Pewnego dnia Henry po prostu odkrywa, że jego drzwi wyjściowe są zaryglowane na stos zamków, okna ze klepiły się na beton, odcięto mu prąd, a telefon milczy. Następnym szokującym odkryciem okazuje się ogromna dziura w łazience, która prowadzi do innych równoległych wymiarów. Choć Silent Hill 4 potrafi wkurzyć i wymaga sporo cierpliwości, jest to według mnie ostatnia dobra odsłona franczyzy, którą na pewno warto sobie zagrać. Zestawienie kończymy kolejną bombą, która z marszu podbiła serca graczy, napędzając koniunkcję na horrory do granic możliwości. Wydany w 2008 roku Dead Space dosłownie rozbił bank z najwyższymi notami na przeróżnych serwisach poświęconych elektronicznej rozgrywce, sięgając blisko 89 punktów średniej procentowej na 100 możliwych. Dzieło Visceral Games chwalili dosłownie wszyscy, popadając niemal w euforię, tłumnie ogłaszając premierę najbardziej soczystego i pełnego akcji reprezentanta gatunku survival horroru. Zachwytów i rewelacji na temat tej gry nie było końca, a recenzenci rozpływali się głównie nad genialną oprawą graficzną, świetnym audio oraz niesamowitą rozgrywką. Pod względem gameplayu Dead Space stanowił po prostu odpowiednio rozwiniętą i dopracowaną formułę z Resident Evil 4. Nad wyraz interesujący okazał się również główny przeciwnik, stawający nam na drodze, czyli rasa nekromorfów. Ta niezwykle agresywna i pasożytnicza rasa infekowała ciała ludzkie pozostawione na opuszczonej stacji kosmicznej, doprowadzając do ich makabrycznych mutacji i przejmując nad nimi pełną kontrolę ruchową. Nie sam design wrogich istot, a sposób ich ubicia robił jednak największe wrażenie. Agresorów można było bowiem pozbawić życia wyłącznie poprzez odcinanie kończyn specjalnie do tego zaprojektowanym przecinakiem plazmowym. Seria Dead Space doczekała się aż trzech części głównych i spin-offowego celowniczka, a sama pierwsza część była swego czasu rozdawana za darmo na platformie Origin. I to by było na tyle, jeśli chodzi o 14 i specjalny odcinek fajnych gier na PC, poświęcony tak zwanym strasznym grom z okazji zbliżającego się Halloween. Jeszcze raz dzięki dla Norbik NRB za podsunięcie tematu. Jeśli dysponujecie innymi pomysłami tego typu, śmiało możecie dzielić się nimi w komentarzach, nie pozostanę na nie obojętny. Tymczasem żegnam się z wami i do następnego odcinka. Na razie, cho.